Kamil Stok, wielkie gratulacje. To jest twoje szóste podium w Engelbergu. No ten Engelberg to naprawdę bardzo szczęśliwe miejsce dla ciebie. Opowiedz o swoich wrażeniach, Kamilu. O, dzisiaj no, był taki trochę zwariowany konkurs. Było dużo trudności w związku z tym śniegiem. Też trochę ten wiatr się przez to zmieniał. Ale ja cieszę się, że pomimo tego gdzieś mogłem skupić się po prostu na sobie, na tym, co mam zrobić i no i udało się. Kamilu, ty chyba zasadniczo lubisz atakować, bo po pierwszej serii byłeś poza podium i w drugiej serii fantastyczny skok. No, uważam, że oba skoki były dobre. Zresztą dzisiaj dużo lepiej się też czułem i cały trening, mogę tak nazwać, czyli te wszystkie skoki, które tutaj odbyłem, no, były naprawdę na dobrym poziomie i cóż, mam nadzieję to kontynuować dalej. Powiedz mi, Kamilu, te warunki jak wpływały chociażby na rozbiegu, ten mocno padający śnieg, gdzieś tam trudniej było trafić w próg, czy absolutnie nie? No ja i tak mam bez tego problemy ze trafianiem, ale nie, to nie utrudniało wyczucia czasu. Bardziej utrudniało samo lądowanie i czasami też te tory nie były takie płynne, nie jechało się tak po prostu czysto w tych torach, tylko gdzieś tam były takie lekkie przytrzymywania. No ale pomimo tego tak uważam, że udało się dzisiaj zrobić super konkurs na wysokim poziomie i dla tych kibiców, którzy tutaj przyszli. Czego dowiedziałeś się o swojej formie po tym konkursie w Engelbergu? To jest na właściwym poziomie. Zapytam się jeszcze o kibiców, bo tutaj biało-czerwono nie tylko ze względu na flagę szwajcarską, ale także mnóstwo polskich kibiców. Słyszałeś na górze, bo kiedy Polacy startowali, to wzmożenie było potężne. Oczywiście, że było słychać. Nasi kibice potrafili nawet przekrzyczeć te dmuchawy, które odśnieżają tory. Wszystkiego dobrego.